Rekolekcje to zawsze jest czas taki wyjątkowy. Zawsze to jest czas czegoś nowego, jakieś nowe przeżycie. Ja na swoje pierwsze rekolekcje pojechałem za namową księdza z parafii i nie żałuję tego. Rekolekcje to jest super czas. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Po pierwsze, poznajemy nowych ludzi. Relacje, budujemy nowe relacje. Być może na całe życie, kto wie. Więc to już jest wystarczający duży plus. Drugie. Mamy możliwość spotkania z Bogiem we wspólnocie, z osobami, które mają może takie same przemyślenia jak my, może podobne. Mamy możliwość taką wygadania się po prostu. Myślę, że też jest to znaczący plus, dość taki ważny i dobry. I po trzecie, można porozmawiać z klerykami, z przełożonymi seminarium i po prostu dobrze spędzić ten czas. Ale dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że od 26 lipca do 31 lipca w Zakopanem odbywają się rekolekcje. Tak, rekolekcje powołaniowe, organizowane przez Semeron, czyli grupę powołaniową naszego tarnowskiego seminarium. Naprawdę szczerze polecam Wam pojechać, zobaczyć, spędzić tam czas. Ale jeżeli lubicie jeszcze chodzić po górach, to na pewno będziecie się spełniać w swojej pasji, bo tam nie zabraknie ani modlitwy, ani rozmów, ani wspólnych wędrówek.